W dzisiejszym odcinku Wojtek pokaże Wam, w jaki sposób za pomocą programu Vacom lub VCDS zmienić dawkę startową. Warto w tym miejscu podkreślić, że jest to co innego niż zmiana dawki na nastawniku. To są dwie różne rzeczy, a o szczegółach opowiem Wam Wojtek. Dzisiaj pokażemy Wam, jak zmienić dawkę startową, nie dawkę na nastawniku, tylko dawkę startową, rozruchową inaczej. Tutaj w programie diagnostycznym Vacom. Co nam jest potrzebne? Oczywiście no, program diagnostyczny, kabelek, podpinam się do auta, klikamy Engine. Jeśli chcemy jakiekolwiek parametry zmienić, zawsze musimy się tutaj zalogować. Pozycja 11, w naszym przypadku login jest 1, 2, 2, 3, 3. Jak to będzie u Was, niestety, ale trzeba do danego silnika, danego auta szukać informacji na internecie. Dalej klikamy tutaj podpunkt 10, adaptacje. I tu dawka startowa jest ukryta w grupie, czy w kanale 5. Zczytujemy, jaka jest. I chodzi o to, żeby wpisać możliwie jak największą. Jak znaleźć tą największą? Po prostu wpisujemy sobie na przykład same szóstki, maksymalną wartość, jaką przyjmie, klikamy test, powinien wyskoczyć nam błąd, czyli jeszcze raz możemy wpisać sobie 6000, wpiszmy sobie jeszcze jedno 0. Test. Jeśli coś nam nie idzie, zróbmy jeszcze raz login 1, 2, 2, 3, 3 i spróbujmy jeszcze raz adaptację góry, kanał 5, zczytujemy i tu zamiast tej trójki zróbmy 6 z przodu, test. I w tej chwili tutaj nam się wyświetli po prawej stronie maksymalna wartość, jaką możemy zapisać. My mamy tu wpisaną wartość 63000. Widzimy po prawej stronie, że maksymalna wartość, jaką można, to jest 33268. Czyli tą wartość spróbujemy tutaj wpisać. 33268. Góra, dół, 68. Klikamy test, tu mamy wartość testowana 33268, klikamy save, pyta się, czy na pewno zastąpi tą pierwotną wartość 31480 tą wartością 33268, klikamy tak, done, go back, zamykamy i możemy cieszyć się zmienioną dawką. Jeszcze raz podłączymy się do tego kanału, zobaczymy, czy na pewno ta dawka została zapisana. I tak jak widzimy, odczytana wartość, mamy 33268. I teraz pokrótce może, w jakim celu to się wykonuje. Tak jak już wielu z Was pewnie wie, wielu może nie wiedzieć, producent tych aut, tych silników wymyślił coś takiego jak ochrona koła dwumasowego. Jeśli nasz akumulator bądź ten rozrusznik jest już zmęczony życiem, kręci, ale za wolno, to poniżej jakichś tam obrotów w stosunku do temperatury nie puści dawki tak, aby odpalić auto. Suma summarum, auto będzie musiało kręcić dłużej, bądź też będziemy mieli w ogóle problem, żeby zapalić. W ten sposób można może nie pozbyć się tego problemu, ale w jakiś sposób go załagodzić, bądź też troszkę go obejść dookoła i go uleczyć.
Także bardzo Was proszę, jeśli możecie, napiszcie w komentarzach, czy w ten sposób zmieniliście dawkę startową i na ile u Was były rezultaty. W moim aucie problemów takich nie mam, także trudno mi się do tego odnieść, na ile to jest skuteczne. Jestem ciekaw Waszych opinii i Waszych skutków tych działań. Czy faktycznie odpalanie na ciepłym się poprawiło, czy też nie. Jak to będzie u Was? Jestem ciekaw, zapraszam też do dyskusji w komentarzach. No i zawsze pamiętajcie o lajkowaniu naszych filmów.